No to cześć wam. Dzisiaj poniedziałek, kolejny dzień tygodnia. Bierzemy i lecimy z pierwszą warstwą. Niwelator sobie ustawię tam na wiaderku, na bloczkach po prostu, bo nie mam gdzie statywu rozstawić, bo nie obejmę wszystkich rogów. Weźmiemy jeszcze raz, skontrolujemy sobie, bo na pewno płyta gdzieś będzie miała przestrzał parocentymetrowy, na pewno będzie centymetr albo dwa różnicy. To sobie tam jeżdż wbija deski na winklach, na narożach, obok osi, to tam sobie z niwelatora przerzucimy po prostu ołówkiem na deski poziomy i potem lecimy z narożnikami. Lecimy po pierwszą warstwę, narożniki. No i tak jak po przemierzeniu niwelatorem okazuje się, że mamy różnicę między tamtym rogiem budynku, co będzie okno tarasowe, a tutaj rogiem budynku od wejścia praktycznie mamy 1,5 cm różnicy na przekącie. Jest całkiem nieźle, czyli gdzieś tu musiały nam się szalunki, albo jak były te spaksy na szalunki wkręcane od poziomnicy, a poziomnica na iluś metrach poprzekładana też ma swoje uskoki i mogło dlatego nam troszeczkę te 1,5 cm zejść. Prawe za prawe będziemy kulać w kalfasie po prostu ręcznie, bo na spokojnie sobie będziemy bełtać. To jest parę minutek bełtnąć ręcznie. To jest pierwszy kalfas zmieszania ręcznie. Tak właśnie wypierdalamy. Maltuni. Tak zarabiamy pieniądze. Tak trzeba będzie teraz obełtać cały ten obrys tego budynku. Na szczęście to tylko obrys, a nie cały budynek do góry. Osie mamy sznurki rozrzucone, czyli po ławicach. Tu, tam, wszędzie. I biorę po prostu poziomkę. A truskawkę chcesz? I przerzucam ze sznurka pionu, zapomniałem wziąć ze sobą, żeby na sznurek powiesić pion. Czyli robimy do poziomnicy. Ustawić tu, do sznureczka. Panie, ale ten na ziemię pokazujesz. Kamerka ci trochę ucieka. A ja w tym wieku wszystko ucieka. Dobra. Nawet ptaszki uciekają. To trzeba ustawić tylko. Żeby nie tykając sznureczka. O. Jest, jest. Do przesunięcia troszeczkę. Kurde, pionu zapomnieć. No tak, i mieszadła. Dobra. No i tu sobie wbijam gwoździa. Idealnie na środeczku. A wziąłeś pod uwagę grubość gwoździa? Środek gwoździa, panie. Panem tylko się troszkę go przez środek przeliczy i gotowe. No. I tutaj też. Lecimy tak z tymi wszystkimi narożnikami. Idę tu jeszcze rozwinąć kolejną oś. A ja namieszałem. Której nie rozwinę, bo tu przyjechał nam z. Miał być 20 po 8 z tym H plus H, a przyjechał nam przed 8, a nas jeszcze tu nie było. Rozwalił tutaj i centralnie mi tą jedną paletę, połówkę położył mi tutaj na osi naszej. No to mamy co robić w tym upalny dzień dzisiaj, chociaż trochę chłodny wiaterek dmucha. No to do za chwilę. No zaprawa już nabełtana. No. Mam chwilkę czasu, bo przed chwilą musiałem wyjechać, ogarnąć jeszcze materiały. A Jerzo powiedział, że z kamerą nie będzie nagrywał, jak on tutaj bierze i muruje. Będę na to miał, to będę mógł przejmować. No tu już obleciał obrys. Kosmos! No ja tylko tutaj tak na chwilkę, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wygląda. I dalej spadam, bo muszę jeszcze ogarnąć blachodachówkę. Bo dostałem fajną ofertę. Słoneczko świeci i tyle. A, słoneczko to. Świeci. I ci się nie chce. A, słoneczko świeci. A wiatr jest zimny. A miało być 17 dzisiaj. Będzie. A, wieczorem. Jak tam pojedziesz? A ja wtedy grill, kiełbaski i bajlango.
Trzeba bajlangu, bajlangu, kurde. Dobra. Zachajcie, zabaluj. O. Dobra. Co to ma być? Muszę po ziemniczka sobie wezmę. Dobra, dobra. Czekaj, no bo jeszcze sobie ustawię. A od tego nie ma co. O, panie, tu by trzeba było tak. Tak. O, je gucio. Je dobre. Teraz tylko jeszcze tu sobie ustawimy. No i dobra, lecimy sobie tu w tą stronę. Wózka, głębokość. Łośkę se. Łośkę, ale spaksa chcę. Tu mam spaksa jednego i tam jeden. Spaks, to takie czarne coś włochate. Włochate? Czy iglate jeżate? Włochate. Włochate. Ostatnio było włochate. Włochate. Włochate, ta. A dlaczego my maltę nosicie w łopacie? Bo mamy kalfan dla dzieci. Tak nam się niestety zapomniało wziąć mieszadła. No to i tak tutaj by trzeba było cholera... Wziąć jeszcze, przemierzyć też, nie? Dobra, zaraz wracam. W razie W idzie też tak mieszać. W razie Zaprawy. W? W razie czego? W Na razie budowie. Zapomnienia. Ja nie zapomniałem, bo po prostu betoniarki nie brałem. Nie zapomniałem, oczywiście. No bo betoniarkę całą rozkręciłeś z Arkiem. Jaką betoniarkę? Co mnie betoniarka interesuje? Mieszadło normalnie, hopkę. A nie, mieszać. O. Pyk. Jak ciacho. O. Betonowe buciki zrobimy dla Grześka. No co? Nic. Nic się nie skończyło. Dobra. No. Za chwilę spadam po materiał. No, cześć wam. Dzisiaj mamy wtorek. Siema. Dzisiaj mamy wtorek. Jerzu szczęśliwy, że dzisiaj będę z nim cały dzień, bo zrobił obrys. Ale no wyszło tak jak wyszło. No Jerzo nie chciał ze sobą kamery nosić. Nie miało być jak nagrane pierwszej warstwy. No, ale cały obrys. Zapajemniczonych zapraszam na priv. Na priv. A ty jeszcze przedłuża tanie białka. No i tak mamy tutaj już zrobione. Zaraz lecimy na rożniki. Jerzy już tam przygotowuje klejo, wiadro, mieszadło. I co? Na tyle, nie? Polecamy się. Ja mu tu... Na to... Ale dzisiaj już jestem tu cały dzień. Zobaczymy, ile wylecimy. Chciałbym jak najwięcej narożników wylecieć. Bo Zyzia niestety połamała jakaś choroba i się kuruje w domu od soboty. Do za chwilę. Idę łyknąć kawy jeszcze, o zakurzyć i lecimy sobie dalej. Ale bardzo dobry pomysł. Dobry pomysł. Nie będziemy musieli co chwilkę czyścić tej papy, która jest spod pierwszej rai bloczków. Po prostu obsypiemy sobie też piachem. Po prostu zima idzie, nie chce się na lodzie ślizgać. No. I zobaczymy, jak to za relację. No, a ja się biorę za wytyczenie już wstępnie okien, drzwi, gdzie mają być, żeby coś nie zamurować, potem nie rozkuwać znowu. Jerzu tu będzie leciał za chwilkę sobie pierwszy winkiel, ja potem wytyczę... Potem taki jeden pracownik i powie, kurde, ten pasek trzeba pozamiatać. Pozamiatać. To na koniec już ścian, nie?
Chyba za szybko się ogoliłem, kurde. Już się tak ciepło zapowiadało. Dobra, jak lecimy od tej ściany. Dobra, bo ptaki go powydziubają. Tam dalej mi się teraz nie. Bo mi wejść twardniaje. Tak. Dobra. No i my bierzemy teraz z projektu, musimy przerzucić te okna. No więc to jest nasz projekt. I tu mamy tak. Jak dobrze widać, to tak, jedno okno, okno. Tu miały być drzwi, ale zostaną zastąpione oknem. Tu mamy okno tarasowe, które już jest wytyczone, typu od słupa do słupa. Tam już nic nie działamy, tylko tu te narożniki. Tu też już nic nie działamy, bo tu też od tego do tego mamy wytyczone. Tu jeszcze mamy okno kuchenne i drzwi wejściowe. Na razie sobie tak dam, bo coś troszkę tutaj dmucha. I teraz tak. Musiał sobie pomagać teraz takim gwoździem, bo mamy troszkę metrówkę taką iFachową. Dobra, i teraz tak, idę od tej osi, czyli od prawej tam, co jeszcze winkiel wyciąga. O, no dupa, chwilowo, bo mamy tu policzone ze styropianem do końca elewacji typu styropianu. A ja nie wiem teraz, ile tu jest styropian w ogóle, nawet szczerze mówiąc, bym musiał to przegrzebać. Tu nie ma opisu żadnego, ale standardowo 20 się daje, nie? Dobra, zobaczymy, może tak. Tu mamy 4. No, prawdopodobnie będzie 20. Ja, 20. No to elewacja mamy 20. Czyli liczymy od 20. 130 do końca światła. Dobrze, ja tu patrzę? Dobrze, patrzę, 130. Czyli dajemy 20 za bloczek, to jest ta nasza elewacja. Nawet można zrobić 20,5, bo klej pójdzie. O, tu wychodzi okno. Tu ponoć wychodzi okno. Grzesio, przy okazji, jak robisz też okna, to od razu te działówki, nie? Też no, no, ale my działówek... A tylko jedno mamy za twoimi plecami. No okej. Okay. Jedna działówka jest tu i jedna jest dopiero w kuchni. No, no, no. Na krawędzi okna. Dobra. I będziemy robić po prostu, będziemy zostawiać otwory. No. No to za... Bloczkiem będziemy dopasowywać otwór. Spoko, 175 teraz. 175. Delikatne chodzi. 175, tu będzie koniec okna i teraz skontrolujemy, czy będziemy mieli 150 do końca. Elewacja 20, 20,5 damy, no dobra. I ma być ile? 130 teraz. A jest 140. No to czyli elewacja ma po 15. No to czyli elewacja będzie miała 15 cm. To cofniemy po 5. Po 5 do środka. 15 damy. 15. Dobra, dajemy tak. 15,5. I 130 koniec. Czyli tu będzie okno. To też mi nie będzie pasić trochę. Ale tam damy, cofniemy, to się okno powiększy. 15,5. No i co zaś nie zobaczymy. Też 130. 15,5. 130. Mamy tu.
I tu powinno być nasze okno. A okno ma 175 światło. Aha, tu elewacja 175. Czyli 180 okno. Okno 180. Czyli gdzie dałem u wektora? Tu jest. Jeden długi ołówek w drzwiach masz. Ale ty już go wychapiłeś, nie? No oczywiście. No akurat ten mi się złamał. Ja pierniczy. Ja takie prowadzenie właśnie zakupiłem. Nie wiem, czy już gdzieś było pokazywane. Do cięcia właśnie bloszków komórkowych. Taka prowadnica fajna. Że tnie w kącie. Takie jest cięcie z tej prowadnicy. Prawie proste. Prawie proste. Już tutaj wyciąga sobie ten pierwszy narożnik. Ja sprawdziłem, że mamy elewację jednak faktycznie 15 cm. Czyli jedziemy 130. No jest 130. A tu już sobie zaznaczyłem 130 wcześniej. Czyli od tej kreski się zaczyna nam okno, które zaraz zostanie, jak będzie narożnik na cztery warstwy wypuszczone, przerzucimy linię do góry. Odtąd 175. 175 jest tu. Tu będzie nasz koniec okna. I tu się powinno teraz zgadzać nam 145 cm, czyli 15 elewacja i tu. O. No to jest, pasuje. Tu jest 130 plus montaż, bo teraz się wkręciłem, że zapomniałem, że na montaż, ale no, jest idealnie. No i tu jest kolejne okno. Lecimy z kolejną ścianą. Teraz polecimy z tą najdłuższą, która jest najprościejsza. Kurde, wieje dzisiaj. Mroźno. Dobra. Teraz szukamy tych wymiarów tego okna łazienkowego, bo to będzie łazienka. Czyli tu też jest podane od 15. Czyli 348 cm. 348 cm w tamtą stronę. Ta poziomnica jest zepsuta do utylizacji. Dobra, ile tu było? 348. Dobra. Czyli dajemy 15,5, 348. Trzysta czterdzieści osiem jest tu i montaż będzie tu. O, tak. Tak. Panie, ale szanuj tą miarkę. Tu będzie okno. Okno mamy 74 cm. 74, tak? To będzie tutaj 70 i plus montaż. O, tu. I to potem z tych kresek przerzucimy okna, tylko po prostu w pionie do góry. Tu jest kolejne okno. Lecimy na kolejną ścianę. Tutaj też mamy jakieś. O, tu. Teraz wytyczymy tutaj te okno. Bo to miały być te drzwi wejściowe, ale się zmieniło troszeczkę. Czyli dodajemy 15,5. Tu sobie polecę 15,5 na
104, tylko że chwilę, to 104, to mamy tu plus montaż, tak, 104, to my się tutaj, o, tu sobie zaznaczę i okno ma 95, światło 95. Ile to kurde było znowu? Skleroza chyba. 95. 95. 95. To jest tu. 95 plus montaż. Czyli mamy tu. O. I tu mamy kolejne okno. To już nas nie interesuje, żeby nie mylić. Lecimy kolejne. Tamtego nie musimy wytyczać. Tamtego też nie. To zostało nam w kuchni okno. Bo tutaj, chwilkowo się pogubiłem troszkę z tym projektem. Aha, tak, jesteśmy. Te okno mamy. Te mamy tu po prawej. Czyli okno i drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe już mamy. To czyli tylko jeszcze tu okno. Czyli tutaj okien jeszcze kuchenny. Czyli tutaj mamy. Aha, tu znowu od ściany wewnętrznej mamy liczone, od tej ściany. Czyli 50 cm odtąd, tak? 50 cm to będzie tu okno. Tu będzie okno 50. 113. 113, to o, trochę takie dłuższe, czyli panoramiczne, czyli z montażem robimy tak. To już jest też cofnięte z montażem. No i dobra, okna wytyczone. I spoko. No tak, po wytyczeniu okien, tak my sobie już działamy. No klej mamy niestety, ale czarny, szary raczej, ciemno szary właściwie. Worki na razie tu, potem je spalimy. Już muszę sobie przypomnieć, ile tu wody trzeba dawać. No troszkę trzeba jednak jeszcze dać. Starczyć. I tak. Na mieszadle zawsze zostaje klej, nie ma szansy, żeby nie. Jak to bywa. Dobra, kurde, trzeba tu esy, floresy palić. A gdzie miałem iść? Tu miałem iść chyba. Tak. Thank you.
My złe kolejności zrobiliśmy. Ja powinienem tam robić, a ty tu. Bo to jest sobie tam. Albo tam. Zadyszka. Szukasz problemu. Od środka masz ściankę i tak. To nie zaznaczę. Tu. Gdzie zaznaczę? Czekaj. Gdzie jest ten kibel? Tu. I tu będzie. Tu będzie koniec okna. I tu jest tak jakby koniec i tu będzie ta ścianka. Dobra. Tu będzie ścianka, nie? No okay. Bo tu będzie okno. To dwie raje zęby? Raczej zresztą tu i tak chyba tutaj się nie dojedziemy dzisiaj. To nie tu. Co? Kurwa. Tu jest to okno. Czekaj. Grzesiu. Tu masz kreskę, nie? No. No to tu będzie ścianka. No. No. Tu. I tu. Ja napisam okno. No, ładnie, ale to... Dobra. Dobra, spindalą stąd. Dobra, to my sobie zaczniemy tu od tej ściany, żeby zrobić kontynuację w przodu. Tak. Tylko tak, ja się bym musiał poziomkę znajdź. Dobra, tam to już jeżowi zostawię, se wezmę tą. No i wyjeżdżamy na różniki. Tak. Idę chyba sobie tu od środka. No chociaż od środka trochę kiepkowato. Dobra, to tu se dam parę. Tak. Tu sobie też dam. Tak. Dobra. Lecimy na Szczecin. Interesuje tutaj ściana od środka. Tu ma być pion na zewnątrz, jakby coś miało być krzywe, to niech jest sobie na środku, a nie tu. Tak. Tu mnie też interesuje bardzo, bo od tego właśnie pójdą piony. Tak, jeszcze raz sprawimy. A rękawiczkę bym sobie teraz przyczasnął. Dobra, jest. Jest. Gucia. Dobra, jedno mamy, teraz lecimy następne. Przerożek, patrzcie, kurde. Ale bym zapomniał. O! Bym zapomniał tu. Ale dobra. Tak. Dobra. I mamy. Mamy. Znowu tu. Idealnie. Tu. Idealnie.
Dobra. Czyli tu na drugiej warstwie będzie trzeba troszkę podciągnąć, czyli pierwsza warstwa musiała troszeczkę objechać na zaprawie. Ale się nic nie dzieje. Idę po kątownik jeszcze do jeża. Gdzie pan ma kątownik? W łokciu. Aha, ja w łokciu. Łynki. Ja jeszcze mimo poziomnicy najlepiej sobie jest warto wziąć i skontrolować. Widzicie, jest idealnie w kącie i potem przemiana ramienia idealnie w kącie. Oła. A sprętamy pod wzmocnienia na okno, ile wychodzimy poza okno? 20 centów? No. No, gdzieś tyle. Tak, to sobie tu jeszcze tego jednego pykniemy. Potem lecę na drugą stronę. Żeby mnie to nie wkurzało. Na filmie może to wygląda, że jest klej jakiś gęsty albo coś, żeby tam nie komentować. Jest dla mnie idealny do klejenia. Dobra, tu już mi starczy. Tam jest trójeczka, ta trójeczka. Tylko co mogę powiedzieć w tym H plus H, to że producent nie pomyślał o lepszym wgłębieniu na paluchy. Bo widzicie, szczaskuje się palce. Jakby to jeszcze wymyślił, to byłoby dobre. A za, przy którychś metrach się dopiero okaże, czy one są w miarę proste, czy nie. Dobra. Ale na pewno są kruche. No. Dobra. Aha, jeszcze raz kontrola. No, jest dobrze. A teraz lecimy, ja sobie tam polecę. No i starczy. No, no tu na te palce kipskowato trochę, głupkowato. Nie wiem czemu to tak, ale tak jest, dobra. Idealnie. Tutaj. Idealnie. Jeszcze tu sobie zobaczymy. Idealnie. Kontrola za kontrolą. Oko, nie ta strona. Tak. Idealnie. Tak. Pierwsza warstwa nas troszeczkę za bardzo nie tutaj nie interesuje. Tak. O, jest, jest. Jak tu mamy do kąta, to już resztę będzie ciągło do kąta nam. No i co, lecimy kolejną warstwę. Tylko zaś w tamtą stronę. Czyli w tą stronę zaś. Nie dałeś miarkę moją. Z tamtej strony na rogu chyba. No, słoneczko grzeje. Znowu trzeba raz kaptur ubrać, raz go oblec, zewrzeć. Sobie damy teraz tą stroną zaś. Sobie damy tak.
Tu już na równo, bo tam nam te dwa wystają. A to już nam jest do niczego. Jest, jest. Teraz piątu. Jest, dobra, wyszło się tu już z tego. Kurde, co? Dobra, tu się też już wyszło z tego. Jakby coś mi tu jeszcze tak za bardzo nie kil. Tak. O, mało cię jeszcze przesuwa na kleju. No i dobra, je. Mamy. Lecimy następny. Nie jest takie trudne kleić budynek. Każdy może sobie to, jak ma tylko po prostu czas, podstawowy czas, może sam sobie to robić. O, tak. Waku. Wokół. Prawie wokół, czyli coś tu będzie. No, wiedziałem. Dobra, czyli kawałek tu będzie do przytarcia, widzę. O. Ładem tarką się to fajnie pyknie. A tu ktoś zobaczy. Dobra, jest, jest. Węgielek. Jest, jest. O to chodzi. Jeszcze kontrola. Jest, jest. O to chodziło. Jak widzę, one też nie są takie równe. No. No i dobra. Idę dać kamerę do ładowania. Tak sobie będziemy lecieć każdy winter po prostu. Poziomnica, młotek, klej. No i to wszystko. Wiesz, już też tutaj dziubię z tym. I to wsio. Na chwilę obecną. No i tak, pierwsze metry już ścian są. Zaraz wam pokażemy coś tutaj z tymi prętami. Tu mamy ryl. Już pierwsze metry ściany poleciały. O, teraz ja bym się nadepnął. No musimy dzisiaj łaty trzymać na zoli, bo wiatr tak dmucha, że je przewraca. Kurde, a szkoda, żeby się uszkodziła, bo jedno, pamiętajcie, jedno uderzenie o podłogę poziomnicą, że uderzy tylko raz i poziomnica jest do śmieci. Jak nie wierzycie, potem sprawdźcie sobie to na ścianach. Sprawdzimy? No. A tutaj jest teraz tak, tu jest strefa podokienna. Jest to samo, tutaj jest zastosowanie w H plus H, że trzeba takim rylem wyryć rowek na pręt. Tu można dać nawet szóstki ogółem. Szóstkę, tylko że mamy akurat takie ściepki dwunastki, to damy dwunastki, bo to i tak by poszło na złom praktycznie do śmieci, czyli to pod strefą przed ostatnią warstwą trzeba zastosować pręty,
I tu trzeba taki rowek zrobić, potem rowek głębszy, zaprawy do niego i zatopić pręty. Dwie sztuki wystarczą. A jak nie, to można oryginalne siatki kupić, ale one dużo drożej wychodzą. Są takie specjalne siatki właśnie pod strefy podokienne. Bardzo dobre też do zastosowania przy elektryce. No będziemy właśnie tym robić tutaj bruzy na podkable. Bo jak to będzie tynk cienkowarstwowy, to będzie trzeba przewody schować. Głęboko. No, na farbie nie było widać. No właśnie, okolice 2 cm. Tak, takie te rowki są. To jest te okno 1,75 m ogółem. Nie dostaję sobie, bo tu nie dmucha wiatr. Właśnie będzie dmuchać. Staną wieje teraz na razie. Na razie. Zaraz ja podmucham. Eski floreski, byle pręt tam wszedł. No tam to właśnie w Sosnowcu, co robiliśmy w Solbecie. Też trzeba przy ostatniej tej warstwie pod parapetowej, przed ostatnim tym blaszkiem, który tam będzie klejony, też trzeba zastosować dwa pręty bądź siatkę. Tam już nie zdążyliśmy wam pokazać, bo tam inwestor ogółem zdecydował, że sam sobie już dokończy te pod parapetami, bo się dostosuje pod wymiary okien, pod ciepły montaż tam typu. To czyli, żeby nas nie blokować z czasem, to powiedział, że sam sobie przyklei te parę bloczków, bo tam się roboty też nie boi. To jeszcze tam, jak będę się z nim zdzwaniał, też go poinformuję. Chyba, że ogląda film, to już wie, o co chodzi. Też trzeba tam tak wykonać. Znaczy, powiedz, po co to jest? Do czego to służy? No aha, właśnie te pręty to są po to, żeby tutaj jak będzie, ja sobie tylko luknę z tej strony, gdzie tu okno mamy, tu. No tu mamy. Tu mamy koniec okna. To czyli tutaj ten kawałek minimum 12 cm, pręt musi wejść pod tą ścianę, co będzie szła do pionu, czyli szpaleta. To z 12 cm musi wejść w ścianę nośną, tak jakby. Po to, żeby przenieść obciążenia z nadproża, roznieść je jakoś w miarę równo w strefie podokiennej. Żeby to po prostu nie pękało w przyszłości. No nie tak łatwo z tym rylem też tak prosto sobie robić, ale jak dziury są większe, się nie martwcie, bo nawet jak tam zaprawy więcej wejdzie, to też jest dobre. Zawsze zbrojenie lubi większy oblew, czy to betonu, czy zaprawy, czy czegokolwiek. Chwilkę to czasu zajmuje, no ale trudno. Jak tak producenci zalecają, tak trzeba wykonać. Wieje dzisiaj. Mamy dzisiaj takie niebo. Tutaj zimno jest jak cholera. Już się pogniewał bogów. Tak, ja już pogniewałem bogów. Tak. Zobaczymy, czy Zyziu wyzdrowieje.
albo kiedy wyzdrowieje, bo ciekawe, czy jest chory. Jasne, idzie, urlop. Czy chory na lenia. Zobaczymy, kiedy Zyziu przyjdzie, bo na razie tak, Arek jeszcze dzisiaj tam w Chorzowie dokańcza. Zostały mu te paski takie 15-centymetrowe do zrobienia, do ciepłego montażu w kółko szpalet. No i jutro prawdopodobnie, dzisiaj wylecimy tu wszystkie winkle, znaczy narożniki, a jutro tylko sznurek będziemy rozkładać i lecieć od narożnika do narożnika. Jeszcze, panie, jeszcze. Dobra, będzie. Nie, bo to musi być zatopiony, a on tu ci nad tym stoi. Chyba, że będziesz... No, w drugich nie ma sensu, to lepiej tu. Ja, co? Płaczę skarbu, zakopaliska. Poszukiwacze skarbów. Już chyba związało. Tak wygląda. Rzut z góry. Rzut pionowy. Dobra. To już można wejść, bo już widać, że klei już złapał. A byłeś graczny? No nie wiem. A będziesz? No na Mikołaja dostałem jakiś prezent. No to... Taki stary dziad brodaty. Kurwa, to wycięcie jaki jest. Stary dziad brodaty. No, tak to wygląda z góry. Trzeba trochę naszkorbić się. Ostatnie zmuszenie, żeby tam nie było tego marasu, bo potem klej się do takiego kurzu, po prostu do tyłu się nie klei. Przed włożeniem pręta uzupełnić trzeba te bruzdy i dopiero po uzupełnieniu tych bruzd wkładamy pręty. Nie wiem, jak ktoś nie wiedział o takim czymś zastosowaniu, no to doradzam takie pręciki sobie zastosować. Jednak producent wymyślił na przykład Solbeta albo tego H plus H. Oni robili testy i badania, to wiedzą, co trzeba zrobić, bo na błędach na pewno i na jakichś tam wniesionych parę lat temu przez budujących zastrzeżeń, na przykład, że coś pęka albo coś się dzieje, no to producent znalazł takie właśnie rozwiązania. I teraz się do tego kleju wtapia pręta. Tylko na pewno to był, nie, no właśnie, do tej dziury. Do bruzdy, no a nie do dziury. Gdzie to jaka dziura? I tak pod wszystkimi strefami okiennymi będziemy robić. Ciepełko. O, trochę słoneczka w końcu. Ale tak długo wykrakałeś chyba. No i tak wygląda strefa podokienna. Zrobiona... Trochę przesnie, przykleimy następne braczki. No, jak trochę przesnie. Jedna raja poleci i
pod oknem będzie skończony, potem do góry. No i oczywiście muszę jutro tutaj do miejscowej hurtowni podjadę ponegocjować cenę typu nadproża, bo zapomniałem, że jeszcze musimy coś takiego kupić jak nadproża, no po prostu. Ale to jest tu, hurtownie mamy 5 minut stąd, na pewno cena będzie podobna tak jak i u nas tam na Sionach. No i to tylko tyle. Pierwsze metry lecą, widzimy się za chwilę. No, tutaj już wygląda to też z tej strony tak. Na pewno inwestor dzisiaj tutaj podjedzie, ale filmu nie zobaczy jeszcze. No ten film na pewno będzie za jakieś dwa, już nie wiem kiedy nawet będzie wrzucony, bo jestem zaganiany teraz strasznie, bo już szykujemy się do kolejnej budowy na 15 marca. No czyli to już tak kurde zasuwa u nas. No i tutaj mamy już tyle, to za chwilę. A to tak, jesteśmy po śniadanku. Teraz czas by tu trochę coś popracować. Trochę szpetnie wygląda, że to jest ciemny klej, bo zauważyłem, że jak mieliśmy ten jasny na Sosnowcu, od razu ładniej ściany wyglądały. Tylko że my tam, jak to już wiecie, do estetyki nie przywiązujemy uwagi, bo to ma tylko spełniać funkcję, bo przecież i tak przyjdzie tynk, tak, przyjdzie elewacja, tak. No to i tak co nas interesuje, że tu jest taka ciapka, taki strupek, to potem się bierze, bierzemy, aha, Jerzy ma na razie teraz tą, jak to się mówi, tarkę, ten tareczko to wam potem jeszcze pokażę, o co chodzi z tą tarką. I mimo wszystko widzę, że też ten H plus H jest troszeczkę niektóry, o parę milimetrów szerszy, czyli też nam się tu coś nie zgrywa. Ale to już jest pykuś, jak to niektórzy ciągle mówią. I szkoda, że te palce przyczaskuję tu. Naprawdę, przyczaskuję paluchy. Dobra, jest, jest. O, czyli coś tu będzie, tak? Jest! O, dobra. Awaring. Jeszcze sobie pod rękawiczkę włożyłem. Tak też sobie będę kontrolował. O tak. Widzicie, tak też jest fajnie. Tak też trzeba kontrolować sobie pod skosem. Bo nas bardzo tu ta ściana interesuje, środeczek. Tu jak jest jakimś setny milimetra, to właśnie już coś wam pokażę. Potrzebujesz tarkę? No i to wam pokażę. Właśnie jak tu są takie milimetrowe, to patrzcie, taką tarkę kupuję, to jest mała tarka, ta duża do styropianu po prostu jest za duża, ciężko się nią robi, to tylko bierze się i potem, patrzcie, jak to się sypie wszystko. O, i już jest idealna powierzchnia do tynku cienkowarstwowego. I tak przelecimy cały budynek sobie w środku, tak jak tutaj powiedzmy, o. Bo tak samo przy murowaniu, pamiętajcie, zanim ten bloczek zwiąże, a kładzie się ten, tego, to możemy naruszyć tego, będziemy kontrolować, ale on minimalnie gdzieś zawsze coś tam spindoli. Dlatego mamy takie tarki, one na Allegro kosztują chyba 2 zł, czy 1,80 zł, bo przez Allegro wolę więcej rzeczy takich kupywać, bo jest 90% taniej niż w zwykłych tam sklepach. No i tu tylko wyjeżdżamy sobie dzisiaj winkle. Jak starczy czasu, to pociągniemy ściany. A jak nie starczy czasu, to jutro z Arkiem, bo Arek tu jutro do nas dołączy. To może jak to, że pójdzie, to w 4 szychty wymurujemy ściany nośne i się zajmiemy skręcaniem już zbrojenia na wieńce. Jeszcze jak Zyziu by dołączył, to przyspieszymy.
No, niestety czasami nikt nie wybiera, kiedy zachoruje. Choroba trafia zawsze z niespodziewania. Ale trudno. Może tak, ja sobie tu wyciągnę. O. I pamiętajcie, jak kładziecie tak samo klej pod bloczki komórkowe, zawsze trzymajcie, jak bloczek idzie tak, to tak samo smarujcie klejem, żeby te klej był rozprowadzany w tą stronę, ponieważ on zamyka wszystkie mostki termiczne typu wiater, żeby z zewnątrz nie dmuchał w tą stronę albo w tą stronę, bo no właśnie co ja już dupce nie wiem. Przecież tak będzie elewacja. Dobra, ale tak, tak jest wykonywane prawidłowo. Zawsze się smaruje w jedną stronę klejem. Nie w dwie. Teraz, o tak. Tym sobie damy tu. No już mam tutaj, kurde, coraz wyżej. O, tak. Poziomka. O, jest, jest. Jest, jest. Tutaj. O kurde, już jestem za niski. Powiedzmy. O, jest. O, teraz jest. Tu jeszcze raz kontrolujemy. Chwileczkę troszkę sobie przesunę. O, jest. No i super. No i tak lecimy po kolei sobie z tym wszystkim. Teraz się zastanawiałem, czy w tą, czy w tą. A to i tak obojętne. Tu sobie przytrzymywać zawsze to, bo to się jeszcze rusza, pływa. Jeżeli już czeszam, leci kolejny winkiel. Tak, kolejny do golenia. Sobie tak robię, że tutaj co macie te na dwa pióro wpusty, a trzy są wystające, to tym sobie doklejam zawsze do tego boku poprzedniego. Bo lepiej jak sklei tym, niż takie dziury by miały być. O, tak, już jest. Jest, jest. No i gotowe, lecimy kolejne. Tu jeszcze chyba jeden dam do góry, ale to za chwilę muszę sobie coś tu wymyśleć. Bo fruwać nie umiem. Tak, jeszcze miałem pomysł coś zrobić dzisiaj, wam pokazać, ale no niestety ostatnio jak byłem gdzieś zalatany, to Zyzio wziął i ze sobą zabrał po prostu pilarkę. Wam tego nie pokażę obecnie, ale jeszcze będzie okazja na pewno. O, tu. Jest, jest, tu, tak, no już mamy, mamy, no jest kolejne, dobra, sobie coś pod nogi dam. Ale do dyżia dam, czyli mamy 4 dla ciebie. Dobra, lecimy dalej, sobie coś pod nogi muszę dać, o, tak, będę już wyższy i dobrze. Tak, to tu na razie już zakończę na dziś. To.
No szkoda, że wam nie nagrałem, jak tą pierwszą warstwę wyjeżdżać, ale no trudno, jeszcze nie jeden dom będziemy stawiać, to zobaczycie jeszcze nie raz. Tak, to żebym się nie zapomniał, bo tu jeszcze okno musi być. Czyli jeszcze trzy tu dam. Zaraz zobaczymy. O, to ten miał być. Oj, dziadku, dziadku. Co ja zrobiłem? Oj, dziadku, dziadku. Dobrze. Oj, dziadku. Brak wzrostu. Poziomka. Tak. To trzeba by też. O, jest. O, tu jeszcze zobaczę sobie tak. Tylko skontroluję. Ja tam jestem. Jest idealnie. No i o to w tym całym chodzi. Tak. Dobra. Idealnie. I oto lotto, nie? No. Teraz jeszcze tu. A to, co tu jest dziura, to potem się rozrobi na takie ubytki. Weźmiemy trochę zaprawy cementowo-wapiennej. Tu też nie ma problemu. To sobie dam tam. Kurde, jestem praworęczny. Ciężko tak lewą ręką robić. Jakoś tak niezgrabnie idzie tą lewą. O, ale dobra, dało się. I zawsze też trzymajcie grzebień, albo tak go trzymiecie, albo tak go trzymiecie. Ustalcie sobie kąt, bo pod jakim kątem grzebienia ustawiacie, tak nakładacie klej. Bo jeśli tak ma centymetr, to tak byście musieli jechać, żeby był centymetr. Ja przeważnie mam tak ustawione, i czyli ja już tak mam w ręce i dlatego jest mniej więcej calutka, identyczna spoina. Każde przechylenie, większe, mniejsze, to jest coś takiego, że będzie krzywo. Tak, to dajemy tu. Tak. Poziomka. Tu. Oko. No jak w Maroku. Dobra. To co? My się widzimy znowu za jakiś czas. Ja idę sobie kleju dobełtać, bo już mam końcówkę. Jeszcze tu jednego doklejam. No może jeden tu. Tak, żeby jeszcze do góry coś, może tu dotknę jakieś już docinki. Tutaj sobie trochę dociąłem, ale nie mam ochoty dzisiaj na cięcie. Nie wiem czemu, nie chcę mi się ciąć. No. A co tam ujeżdża? No. A jest tutaj już sobie leci winkielek kolejny. Tam. Dobra, widzimy się za chwilę. No i tak, 16:55. Tyle zrobiliśmy dzisiaj tylko w dwójkę z Jerzem.
wymurowaliśmy, tak wymurowaliśmy. Jak widzicie, ten siwy klej szpeci całkowicie estetykę, ale mniejsza z tym, to jest nieważne, to przyjdzie, tak mówiłem, styropian, tynk i te rzeczy. No, cały obwód jest wymurowany. Tu ta ścianka jest taka niska, bo tu już będzie takie okno narożne, typu z lewej strony okno, tu okno i tu okno. No. I to jest zrobione od godziny 8:30. W dwie osoby pykliśmy sobie. No, tak to wygląda u nas. No, szłoby jeszcze więcej, tylko że trochę cięcia mamy. Strasznie dużo docinek tu jest. Jakby nie tyle tych docinek, to by było parę metrów pyknięte więcej. No i to na tyle. Jutro się widzimy. Prawdopodobnie jutro Zyziu będzie. Ale to zobaczymy, czy dojdzie do siebie, żeby mógł robić na dworze, a tutaj wieje jak... nie powiem już gdzie. No i to na tyle. Jutro coś postaram się nagrać jeszcze więcej, jak się dalej, coś tam troszeczkę jak kleimy. No i to tylko tyle. Jak wam się podoba, łapka w górę, komentarz. Dwie łapki! No, dwie łapki dajcie, właśnie jak Jerzu mówi. No i to tylko na tyle, tak. No a i subskrypcja, podstawa, nie? O, tak. Jutro ogarniemy ten syf tu, bo miotły nie mamy tutaj, bo była miotła potrzebna na... Ja to nie ma, proszę. Na Chorzowie. No, taką miotełką, Jerzy, no, każe zamiatać tu jeszcze. Oczywiście. Na koniec szychty, no chłopie, na koniec szychty. No, a tu jest taki myk, że tu potem będzie ścianka działowa szła, to tu będziemy wpuszczać sobie no po prostu te miejsca przekładki. Blotki 11 cm, metrowe. No tu sklej, no to akurat będzie na styk. To nie będziemy wiercić żadnymi drutami, prętami tu. Oczywiście na pewno coś nie będzie pasować. No i na pewno za życie coś będzie nie pasować. Ale to będzie lepiej, łatwiej takie otwory podszlifować, gdzieś podciąć, trochę szkrobnąć, niż wybijać albo wycinać jakieś tam 5-3 cm otworki. No, no i dobra, cześć wam już, to na razie, do jutra. Da to z tej strony, właśnie. Jeżeli tyłu bym wam zapomniał pokazać. Aha, i kurde, nie wiem czemu, ale przez inną budowę myślałem, że tu od tego słupa potem żelbetonowego do tego, że będzie takie okno tarasowe, ale jednak nie. Tu będzie jeszcze nadmurowane na jakąś wysokość dotąd i tu tylko będzie okno i drzwi balkonowe, tarasowe, na taras takie zwykłe setki. Setki i chyba 160 okno. To tylko na tyle. No i teraz cześć wam.